Mogę zacząć zapowiadać koncert naszej zimnej gwiazdy. Proszę Państwa, ja przypomnę, zwłaszcza młodszej części publiczności, której widzę tutaj całe mnóstwo. Pierwszy sukces Kai to rok 1988 i Festiwal Polski, na którym, jak Państwo wszyscy widzieli, w tym roku zajęła zaszczytne najwyższe laury. Super jedynki, super jedynki. Super, super, super. I to absolutnie nagroda zasłużona przez Kaję, która już ponad 20 lat jest na polskiej scenie. Kaja jest ponadto dyplomowaną pianistką. Stała się oczywiście najpierw popularna dzięki piosence Córeczka właśnie w Opolu, ale przez kilka kolejnych lat jednak nie odnosiła większego sukcesu. Nagrała płytę Kaja, później wyjechała do Wiednia i tam pracowała jako modelka, a także w międzyczasie cały czas jednak współpracowała na polskiej scenie z największymi, najlepszymi, ówczesnymi gwiazdami naszej sceny.